rodzinie szlacheckiej. Te panny były wydawane w bardzo młodym wieku i ona była zaskoczona tym, co od niej mąż chce. I ona mówi, że ona jest zaskoczona. A on jej wytłumaczył. Nie gwoli rozpusty. Woli rozmnażania. I mi ojca i syna niech was pan zaczyna. Tak. Ile tego jest? No, muszę zamówić transport. Najpierw był na dnie morza, ale go tam kręciły, miotały i tak się zrobił. Dobra. Dam ci wodę do kąpieli. Masz, a jabłuszko dostaniesz za chwilę. Zaraz się będzie kąpał. I teraz tutaj zaraz włączymy, już włączamy. I teraz, zanim ja zacznę drugi raz prać tą moją kolorową bieliznę, to ja muszę portki wyciągnąć z pralki. Muszę je tutaj troszeczkę połechtać. Dobra. Powinno się prać inaczej troszeczkę. Ja je zaraz. Bo ja w tych portkach, jak byłem u syna, to tam wszystko robiliśmy w nich. Sucho na spacery chodziłem, a to różna pogoda była. I dlatego te spodnie się zabrudziły. Dobra. A u mnie niestety jest po męsku. I tak jeszcze w ogóle, że coś robię. To jest najistotniejsze. Troszkę mokre. A jeszcze oprócz tego mogą być troszeczkę niedomyte. Ale raczej częste mycie skraca życie. Dobra. Najlepiej to do pralni oddać. Ale jak człowiek robi sam, to nie wydaje pieniędzy, a poza tym ma zajęcie. I ta dębina się rozpali, później się przesunie i będzie. Tutaj troszeczkę zmniejszymy. Już się dobrze. Co zegar idzie? Teraz tak.
śledzie są robione według starej receptury. Warstwa cebuli, warstwa śledzi, warstwa cebuli, warstwa śledzi. I później zalane jest oliwką z oliwek. I to stoi gdzieś tam powiedzmy 4-5 dni w lodówce, nie zamrażarce, w lodówce, żeby nie zamarzło. To jest mięso z rosołu, wątróbka wieprzowa i boczek świeży, to wszystko ugotowane, zmielone, doprawione jajeczkiem surowym, dwoma jajeczkami. Czym jeszcze? No i tam różne dodatki. Galka muszkotułowa, pieprz, ziele angielskie, jalowca dodałem dla smaku. Także, no, wydaje mi się, że do zjedzenia się nadaje, bo ja go już jadłem i żyję. Pani Asiu, Panie Jureczku. Proszę. Z przyjemnością. Zaraz zrobimy. Może doleję troszeczkę wody. Tu jest chlebek. Tu są śledzie. A tu jest mojej roboty pasztecik. Tu trochę bałagan się wkradł na stół, bo jest... No dużo tego wszystkiego stoi na stole.